Dobra, śmieszna, ale zajebista sytuacja. Mam, no, gram sobie Kainem, chciałbym zaliczyć Lamba albo coś i nagle patrzę, dostałem Missing Poster, więc szybki odcinek, odblokowujemy dzisiaj Losta, a przynajmniej postaramy się. Lost jest to nowa postać, wiele razy wspominana w moich filmach z The Binding of Isaac, no i gram dzisiaj sam, tak jak mówiłem, to jest mega spontaniczny odcinek, po prostu oglądałem sobie YouTube'ka i chciałem sobie zagrać w Izaka. Obyśmy znaleźli Sacrifice Room. W sumie na poprzednich poziomach nie widziałem, ale też trochę je skipnąłem. Ale nie no, powinien być. Nie? Prawda? O kurde, gorzej jak nie będzie. To jest na przykład fajne, to by mi się przydało. Ale musimy mieć ten nasz trinket i odblokować w końcu tego Losta. Tą ostatnią brakującą nam postać w naszym party. Nie no, to nie jest ostatnia, jeszcze jest Keeper. A nie licząc Keepera, jeszcze jest... a weźmy to i to. O, spoko, to jest The Fool. No i fajnie, już tam tego i tak nie potrzebuję, bo mam good trinket. Dobra, kupmy. O, no i fajnie. Jakbym był bliski śmierci, no to idealne. Tylko trzeba znaleźć ten Sacrifice Room. Musimy go znaleźć. O kuźwa. Au. Lamie. Kurde. Cofnę się w dół. Dobra, tu mamy jakiś item. Jest to... a, pecik. No i git. Słuchajcie, mamy XL-ki i trafiły... no właśnie, trafiły nam się XL-ki. I nigdzie na mapie nie ma tych kolców. A ja bym poszedł do Home'a ze względu na odblokowanie kuźwa Kaina. Titanet. No co mogę dodać? Szkoda bardzo. I no nie wiem, no szkoda, że naprawdę tak blisko, a tak daleko, bo już mieliśmy mieć w tym odcinku Losta, a niestety los tej gry, jak zawsze, musi nas no pieprzyć w dupę. Ta gra za nami nie przepada najwidoczniej. Za to ile w niej kontentu i progresu i rzeczy robimy. Godzin spędzamy, gramy itp. No cóż. Szkoda, bo... o, bo było mega blisko i było mega zajebyście. Szkoda, że taka nadzieja... tak to nie, ale jeszcze poprzechodzę po tych wszystkich pokojach. Słuchajcie, dostaliśmy dosłownie... ostatnią szansę. To co w lewym górnym rogu trzymam, co przez przypadek prawie użyłem przed chwilą. Jest to, o kuźwa. Jest to no, a przecież ja tak umiem. Jest to run dodatkowy, powiedzmy, z którego skorzystamy po odblokowaniu tytanowego Kaina. Nie zamierzam na razie bić Kainem dogmy, bo chciałbym mieć to z głowy i odblokować w końcu tego Losta, więc idziemy na matkę, pokonamy matkę, idziemy do kartą fullem do Home'a. Po Home'ie spadamy R-kom. Od razu po odblokowaniu Kaina, no i co, no. Lecimy. Okej. Mamy tu jakieś gunwo. To jest dodatkowy bossek naprawdę, bo tu już matka powinna być. Ale na szczęście idzie easy. Bijemy dość
dobry damage, jeszcze healthik zajebisty. Redki ja miałem, ale go zostawiłem, bo na pewno go jeszcze dostajemy. Tak mi się wydaje. Kurde, mogłem Trinketa jakiegoś zostawić tutaj. Nie, no na pewno gdzieś jest. Chociaż kurde. Ale przecież będę miał się szansę wrócić to. To zostawimy. Tylko muszę o tym pamiętać, nie? No. Dobra, okej. I już po matce. Weźmy sobie go. I full. I jesteśmy tu. Używamy sobie tego. O, trinkety, gdzie tu by były? No muszę poszukać. No, no jest. No. Żeby nie tracić tego. Jak to się nazywa? Żeby nie tracić naszej erki. Nie wezmę tego redki, ja co tam jest. Właśnie po to, by nie tracić. Tylko sobie tak zrobimy, no i no, lecimy. Okej, okay, jeszcze to, no tak. Widzowie, udało się bez tego. Mamy to oficjalnie The Lost, jeśli na tym zginę. Mam dodatkowe życie. No i co ono? Robimy to. Mamy ten trinket. No tak, przecież ja będę miał walkę. Nie, głupi. Głupi, głupi, głupi jestem, głupi. Szczerze wolę damage. Nie biję się z nim, tylko umieram. I mamy! Mamy to. Mamy to. O kurna. Udało się, widzowie. O fuck. No to teraz idziemy na home'a. Sklep tutaj? Szkoda, że jest broken watch, a nie stopwatch. Reload. To by było git, ale nie. Karty Tarota na pewno chętnie wezmę, przytulę. No właśnie, między innymi dlatego przytulę. Tego nie bierzemy. To bym wziął na jakiś przyszły item. No i ostatni, ostateczny reload. No nic nie weźmiemy. Syk, jest Kain. Yeah. Ale mamy. No, no to zaproś mnie. Lościk. Mamy lościk dla gościk. W ogóle jak ja patrzyłem, to Titanet Isaac... No ja zagram teraz The Lost normalnie. Okej, okay, a Titanet Isaac ma coś takiego jak More Options oraz Less Room. I mi się wydaje, że ten Less Room jest za moda. Bo ja coś tam takiego pobierałem, pamiętam. No i mamy Kaina. No Destiny. I ma jakąś sakwę. Ja będę grał The Lostem. Okej. Okay.